Znajdujemy się w nowo powstającym salonie oraz serwisie Mazdy w Łodzi. Będzie to jeden z największych salonów w województwie łódzkim i na pewno w Łodzi. Jeśli chodzi o ekspozycję, będziemy mieli ponad 600 metrów na eksponowanie naszych pięknych samochodów. Wszystkie kolory praktycznie Mazdy, które są dostępne do kupienia, będzie można obejrzeć w naszym salonie. Jeśli chodzi o serwis, będziemy mieli 13 stanowisk serwisowych dla naszych klientów naprawiających samochody. Nasz salon pomieści pełną gamę modelową oraz pełną kolorystykę naszych samochodów. Spotykamy się dzisiaj w salonie Mazdy w trakcie sesji zdjęciowej. Będzie to materiał, który będzie promował otwarcie naszego salonu, które nastąpi już w lipcu. Jak wiemy, Mazda silnie kojarzona jest ze wspaniałym designem, z nowoczesnością, z innowacyjnością i takie jest też nasze podejście. Chcemy, żeby salon był miejscem spotkań, miejscem, gdzie będzie można oglądać nie tylko wspaniałe samochody, ale być świadkiem i uczestnikiem kulturalnych wydarzeń. Do dzisiejszej współpracy zaprosiliśmy szalenie utalentowaną łódzką projektantkę Klaudię Markiewicz. Jest to absolwentka łódzkiej ASP i jej projekty towarzyszą tejże sesji. Zostały one też wybrane właśnie w taki sposób, aby pasowały do naszych modeli samochodów. Zdjęcia robi Maksym Ciechomski, zaś operatorem kamery na backstage'u jest uznany, utalentowany łódzki operator, student Łódzkiej Szkoły Filmowej Tomasz Wierzbiński. Efekty współpracy naszego kreatywnego teamu będzie można wkrótce zobaczyć na łamach łódzkiej prasy, gdzie zostaną zaprezentowane zdjęcia z powstałej tutaj sesji. Zdjęcia te również będzie można zobaczyć już po otwarciu salonu, gdyż planowana jest uroczysta wystawa prac, które dzisiaj właśnie powstały.